Witam serdecznie widzów telewizji Magnes i zapraszam na ciepły, spokojny, jesienny spacer leśnymi ścieżkami rezerwatu Jata. O bezpiecznym grzybobraniu i o sposobach, w jaki świat roślin i zwierząt przygotowuje się do zimowego spoczynku, opowie Państwu nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków, pan Grzegorz Us. Zapraszam na jesienną odsłonę rezerwatu Jata. Serdecznie witam Państwa przy pięknej, słonecznej jesieni pośród lasów łukowskich i rezerwatu Jata. To bardzo specyficzna pora roku, gdzie możemy zauważyć wszelkie barwy natury. Sami najlepiej możemy się przekonać, wędrując leśnymi ścieżkami. A jak wygląda przynajmniej namiastka tego rezerwatu, niech pokaże nam oko kamery. Świat roślin przygotowuje się do zimy w sposób szczególny. Już cała pora roku, jaką jest jesień, przestawia cały metabolizm rośliny do spoczynku zimowego. Najpierw przebarwiają się liście. Już pierwsze przymrozki potrafią zważyć liście na kolor żółty, złoty, czerwony lub ciemnobrązowy. I właśnie ta paleta barw uwidacznia się najbardziej po pierwszych przymrozkach. Przebarwiają się nie tylko drzewa, przebarwiają się również krzewy, przebarwiają się również zioła. Żółknięcie liści to nic innego jak wycofywanie odżywczych substancji, które są bardzo potrzebne roślinie, z liści do pnia oraz korzeni. I tamte substancje będą czekały na wiosnę. Natomiast same liście po zważeniu mrozem, utrącone przez wiatr, opadają na glebę, tworząc kobierzec. Szeleszczący dywan, w którym bardzo chętnie chowają się jeże, całe gromady owadów, pędraki, gąsienice, gdzie w ciepłej pierzynie mogą przezimować, przeczekać niekorzystne warunki zimowe. Każdy gatunek drzewa przebarwia się nieco inaczej. Pierwszym gatunkiem jest brzoza, która przebarwia się na złoto, na brązowo. Osika brązowieje. Dęby albo stają się brązowe, albo nabierają krwiście czerwonego koloru. Takim gatunkiem jest na przykład dąb czerwony, niezwykle malowniczy. Buki przebarwiają się na całą gamę odcieni, od żółci poprzez złoto, czerwień do brązów. Klony, podobnie jak buki, potrafią być złote, czerwone, zielone i brązowe. Zwierzęta przyjęły odmienną strategię przetrwania niż rośliny. Część zwierząt doszła do wniosku, że nie poradzi sobie w tych niegościnnych warunkach i szykuje się do opuszczenia naszych lasów. Zbierają się zazwyczaj wielkie stada i migrują. Migrują w dalekie kraje, gdzie tam
będą mogły grzać się w promieniach słońca. Czyni tak większość ptaków, w tym symbol rezerwatu Jata, orlik krzykliwy. Odleciały już bociany, odleciały już żurawie, zabrały się gęsi i tylko nieliczny świergot świadczy o tym, że jednak jakieś gatunki szykują się na przetrwanie mrozów na miejscu. Wraz z pojawieniem się pierwszych mrozów i śniegów pojawią się przybysze z północy, jak gile, jemiołuszki, które z kolei migrują z dalekiej północy, aby tutaj znaleźć odrobinę łagodniejsze warunki zimowe. Część organizmów chce przeczekać na miejscu. Szykuje się do tego momentu, spożywając duże ilości pokarmu, obrastając w tkankę tłuszczową. Tkankę, która zapewni im przetrwanie w zimowych warunkach. Kiedy pogrążone w śnie, w głębokim letargu, potrafią tak przeczekać kilka miesięcy. I w końcu część zwierząt, również zebrawszy bogate zapasy sadła i tłuszczu na zimę, będzie starała się w lesie przeczekać niegościnne warunki bez zasypiania. Takimi gatunkami będzie zwierzyna płowa, jak łoś, jeleń, sarna. To będzie również zwierzyna czarna, którą nazywamy dzikami, oraz będą inne stworzenia, jak na przykład wiewiórki, myszy, norniki. Z ptaków, które zostają u nas na zimę, można zaliczyć na przykład sójkę. Przędobylska, wszyscy znamy opowieść o sójce, która wybierała się za morze i zastanawiała się, miała dylemat, czy odlecieć, czy jednak pozostać. I jej bałaganiarstwo nie pozwoliło, aby zabrać się z innymi ptakami, została u nas na miejscu. Natomiast do zwierząt, które zasypiają, to będą borsuki, żmije, zaskrące, padalce, żółwie. Zimowymi kryjówkami zwierząt mogą być wykopane nory, wykroty, dziuple oraz gruba warstwa ściółki złożona z opadłych liści. Jesień to pora grzybów i grzybobrania. Praktycznie każdy Polak spędził kiedyś czas w lesie, odpoczywając przez to, że szukał smakowitych prawdziwków, zwanych również borowikami, podgrzybków, rydzów, kurek, koźlarzy, opieniek i innych. Przeciętny Polak zna 6 gatunków grzybów, jak dowodzą badania. Natomiast naukowcy rozróżniają ich setki. Dlaczego dzieje się tak, że zbieramy tylko tych 6 głównych? Dlatego, że podczas wielu lat ludzie nauczyli się, że te są gatunki najsmaczniejsze. Nauczyli się je bezbłędnie odróżniać, co w wypadku występowania również gatunków trujących, w tym grup trujących śmiertelnie, miało niebagatelne znaczenie. Pośród gatunków, które zbieramy, niektóre są bardzo podobne niestety do jadalnych. Do takich grzybów należy muchomor sromotnikowy. Bardzo często mylony z gąską zieloną, z kanią, z pieczarką, ale jest to grzyb, który zbiera śmiertelne żniwo co roku w Polsce. Część grzybów jest niejadalnych lub słabo trujących, co nie oznacza, że nie mogą wyrządzić nam krzywdy. Zazwyczaj kończy się na uszkodzeniu wątroby, uszkodzeniu mózgu. W związku z tym proszę zbierać tylko te grzyby, co do których jesteśmy pewni. Większość rozpozna borowika szlachetnego, zwanego prawdziwkiem. Koźlarze,
koźlarz babka i koźlarz czerwony, pieczarka, czubajka kania, podgrzybek brunatny, maślaki i pieprznik jadalny, zwany pospolicie kurką. Pamiętajmy, że zbieranie grzybów w rezerwacie jest zabronione. Warunkuje to ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku. Grzyby natomiast możemy śmiało zbierać w lasach gospodarczych. Lasy gospodarcze są zazwyczaj otoczone miejscami postoju pojazdów lub parkingami, na których bezpiecznie możemy pozostawić swoje pojazdy, a dalej udać się pieszo z koszykiem w ręku.